Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dżungaryf, to 121 materiał z gry Darkest Dungeon na modach. Poprzednio wybraliśmy się do najmroczniejszego lochu, wykonaliśmy pierwsze zadanie, bezproblemowo, ale dzisiaj mimo wszystko wybieramy się do naszych pięknych włości, licząc na, nie wiem, jakieś fajne możliwości i na to, że na przykład nie umrzemy ze starości. Różnie może być. Jest ryzyko, jest zabawa, a ja mam świadomość, że wybrałem teraz drużynę, która będzie nie dość, że szybko zabijała, to sprawnie. Arthas, który oznacza swoim mieczem, Geralt, który korzysta z tego, że oznaczeni dostają łomot, Cardan, który korzysta z tego, że oznaczeni dostają łomot i Błazen, który nas napędza. Więc Shoddy Mill może być sobie smashnięty tu pieces, nie ma problemu. To nie jest gra w smash. Chociaż jakby to był smash, no. But first let me smash. I taki smash, smasznego. Otwieraj wrota do piekieł. Ładny buff. Go ahead. You don't need to see this. No nieźle, Geralt. Co ty śnisz? I zaczynamy nasze podróże małe i duże. 50% Resolve XP. No za przeżycie tego to żaden Resolve XP ci nie zwróci nic. Nie ma najmniejszej opcji. No i to jest właśnie to piękne combo. Oznaczenie, które przechodzi w potężny cios. Fakt faktem, nie mamy za cholerę leczenia, więc jak coś się zacznie psuć i sypać, to możemy co najwyżej jedzeniem to naprawiać. Ale wydaje mi się, że będziemy przechodzić na tyle szybko i sprawnie, że najwyżej z jakichś kryształków będziemy korzystać i tyle. Poza tym będziemy mieli prędkość i kryty takie, że będziemy zmiatali wszystko z powierzchni ziemi. I jeśli ktoś wątpi, to proszę jeszcze raz zapoznać się z moim ostrzem. Dokładnie, tak jak powiedziałem. A teraz Arthas sam się wyhiluje. Proszę bardzo, heal, nie ma problemu. Wszystko dla ciebie, młody człowieku. Kolejna fala jakichś frajerów, którzy sobie nie radzą. Co oni myślą? Że przeciwko temu zespołowi, legendarnemu już pragnę dodać, bo on ma za sobą robienie dobrych i dużych blendów. I to nie są zwykłe duże blendy, tylko duże blendy przez RZ na przykład. No chyba, że coś takiego to jest coś słabego, no to wtedy spoko. A, i przypomnę, że Arthas widzi frajerów w ciemności, więc jeśli ktokolwiek będzie się chował i robił sobie tego typu uniki, to powodzenia życzę, bo będziesz miał I got no roots in your home i będziesz umierał. W ogóle atakowanie błazna, najbardziej skocznego skurczysyna. Lokalny klan zabija przedwieczną bestię, kryjącą się w odmętach najmroczniejszego lochu, mój ulubiony mem. Albo przedwieczny półbóg zabity przez jakiegoś lewego Obdartusa, coś tego typu. To są moje ulubione żarty w tej grze. Bigant hot. No i jeszcze stuny. Zapomniałem, że właśnie z tym kryształem hipotermii Geralt robi potęgę. A tak samo tutaj, synergia ze stunami u Bounty Huntera, no kto się w ogóle będzie tutaj śmiał mi przeciwstawiać? Jestem ciekaw, kto ma na tyle odwagi. Możecie próbować, rzecz jasna, ja nie mam nic przeciwko, można się pośmiać, że o, zobacz jaki odważny, patrz jaki gieroj. Nie no, dobra robota, gościu, aż ci łeb pękł. Winter is here. My się zimy nie boimy. A dawaj, sieknij, już trudno. Chciałem oznaczyć, ale z drugiej strony tu już nie ma po co, bo Geralt dobije. A nie, bo Geralt nie oddaje skrwawieniem. I Geralt został zastunowany, co? To już koniec ekspedycji. Geralt nie jest w stanie nic zrobić. Musimy się poddać. No dawaj. Koń już wstrętny. Ale ładna szarża. Piękne to było, nie zapomnę tego nigdy. O, Sleeper, przyszedłeś, no bo już tak czekałem i czekałem, człowieku. Mam prawie 5 minut na nagraniu, a ty nic nie robisz? Ja nie wiem. Dobra, Geralcik, najedz się, idziemy dalej. To było szybkie, proste, ale musi być jeszcze szybsze. To już jest ten moment, kiedy ja min-maxuję. Ja już tutaj mam opracowaną strategię na wszystko. Liczą się APM-y, tak jak w grach strategicznych albo grach MOBA. Musisz szybko klikać i wiedzieć, co klikasz, na co klikasz, żeby być najbardziej efektywny. To jest micromanagement. Dobrze mówię? Tak, chyba tak. No zobaczcie, co to jest. Trzech frajerów zabijamy w pierwszej turze. A w kolejnej gościu próbuje mnie zaatakować i umiera, jak najgorsza szmata, więc... Co mogę powiedzieć? No... Próbować sobie możecie. Jakby Geralt mógł atakować trzecią linię, co to byłby za złodupiec. Ale nie, nie wolno tak robić.
O, i zobaczcie, i Artes teraz ścina dwie pierwsze linie. A, i Krysztajk przeżywa i może się odbić na czyjejś ripoście. Not bad. Chociaż najgorzej w sumie, że obrażenia we wszystkich. To jest mój główny mankament. Ale spoko. Steer the Rubble daje tylko z tego co pamiętam jakieś odporności. Poza Proton, więc to dla mnie nie jest problemem. Ja się przez wszystko przebiję, co nie jest Proton. Kurczę, no to jest piękne. Clown, który przygrywa wam balladę, dzięki której możecie robić kosmiczne kryty. Dzięki, panie Clown. Cokolwiek tam zagrałeś, było dobre. Graj więcej. Graj dalsze. No trespassers. Dokładnie, więc wypieprzaj stąd. To jest moje pole. Przeczytałeś, co pisało? No trespassers. To czemu tu jeszcze stoisz? Masz protę? To zabawne, bo twoja prota mnie nie obchodzi. A jeszcze jakbym się chciał Geraltem bawić w zdejmowanie proty i rzucać akcji, jak najbardziej bym mógł. Ale wydaje mi się, że co za dużo to niezdrowo i wtedy mógłbym już łamać kompletnie systemy. A tak to chociaż gość dostanie bleed, blight, stun, umrze od samego siebie. Siema. Sleeper, słuchaj, bo ja tutaj nie mam czasu. Za bardzo się bawisz. Dobra, zjedzcie sobie i idziemy dalej. Jak tak dalej pójdzie, to ja przestanę przeklikiwać te eventy, bo to strasznie zabiera mi czas, no to jest nieludzkie. Już dawno bym się bił z młynarzem, a tak to muszę obserwować jakieś śmieszne cutscenki. Dawać Cosmic Dreamscape, nie Dreamscape, ja tu robię... mówię. Szybkie podjazdy. Do kostnicy was wysyłam. Chociaż ten ma 50%, to tutaj zbicie proty byłoby na miejscu. Ale mówi się trudno. Najwyżej tego gościa zostawi mi przy życiu, bo się za długo trzeba z nim bawić. Chyba, że oznaczenie zabranie mu tego 20% proty plus jeszcze armor piercing u niego, więc to jest teoretycznie 40, nie? Ale tylko dla samego Kardana. Dla innych niestety są o wiele inne, no, o wiele mniejsze wartości, tak? To jest smutne, bo teraz mamy dobrą muzykę, ale sobie za bardzo jej nie posłuchamy, ze świadomością, że zaraz tutaj się świat skończy. Pum, za 34. Mógłbym Dirkstabem w tego typa wjechać i pewnie błazen też by zrobił kryta, no ale już trudno. Oj, oj, oj. Twoja tura. No to w sumie spoko, bo teraz jak się pojawią nowi frajerzy do pomocy dla tego typa, to i tak będę w stanie ich na szybkości zabić, a przy dobrych wiatrach on sam umrze... Chociaż nie, bo to by wypchało Bounty Huntera na tył i by mógł tylko oznaczać. To jest niebezpieczne, nie wolno tak robić. Dobra, tu dobijamy tego typa. Przesuwa się wszystko do przodu. Artes może dzięki temu wjechać tutaj w tego szmaciarza. Pyk w głowę. Ty umrzesz w swojej turze. O, jeszcze masz stuna, więc no przykro mi. Happens, jak to mówię. Zdarza się. Stressful incantation. Heh. Ja i stres. Stres? Co to jest? Stres. Nie używaj znaczenia słów, których nie znasz. A to było słabe. Uderzyłem ją mieczem na zwykłe szmaty, na zwykłe szlory. Dobra, zabijemy ich. Sorry, Bounty Hunter, musisz poczekać z tyłu. Masz pecha, koleżanko. To było bolesne, wszystko na nią wrzucili. No i przychodź, Kryształku, ile można czekać? What? Ups. Sorki? Taki głupi żart tylko. Dobra. Zabijesz go i tak w sumie, nie? Tak, dokładnie. Więc Ślimora mamy z głowy. Stingraya też zaraz wywalimy stąd. Nawet bym go wywalił pod ten, niszczenie czaszki, bo on tu ma dużo proty. A niszczenie czachy jak najbardziej... O! Nawet jakby trafił, to cały czas mam jeden blok, więc no... Więc to trochę by nie zadziałało, kolego, ale próbować możesz. Dobra, Geraltinho, uderz go. My tutaj z powrotem odzyskujemy nasze buffy, które nam zeszły, chcąc nie chcąc lekko, ale tylko leciutko. Dobra, trzeba będzie zniszczyć kryształek, czy walimy kryształek? Walimy kryształek, kryształek nas nie obchodzi. Boom, dokładnie. Więc Geralt, riposta, go. Dokładnie. Jeszcze się wyhealował. Ile można czekać, ty śnie śniącego, sen śniącego w ogóle, what the hell. Mildred, słuchaj, fajna jesteś, dawaj przedmioty i idziemy. Dzięki. O, wypiłem sobie nawet wodę święconą. No właśnie, czy to familiar sight, to ja nie wiem, to nie wygląda familiar. Familiarem to... Uuu, krwawienie nie wyszło. Rzeczywiście lipa. No trudno.
Jakoś to przeżyję. Jak nie mam pewnie kardan, to dobiję czy coś. My tutaj tylko trzymajmy ten piękny poziom. Trzymajmy tempo. Dokładnie. W sumie jakby Bounty Hunter cały czas utrzymywał swoje... Jak to ładnie nazwać? Jakby utrzymywał swój armor piercing z tego oznaczenia, to przychodząc na nową walkę mógłby na przykład właśnie takiego Sleeper's Heralda rozwalać na strzał, bo przecież on ma przychodzenie przez protę, co go to wszystko obchodzi? Dobra, robimy sobie ripostę. No właśnie, co to wykrwawienie się, to jakieś wyrciu nagle? 10 minut, a ja zaraz będę młynka klepał po mordzie. Wy naprawdę nie jesteście świadomi, w co wdepnęliście, nie? W jak wielkie kupsko. Ale spoko, z drugiej strony nie musielibyście wiedzieć. Dobra, konik, nie ma proty. Arthas oczywiście, jednym ciosem. Weekend Paferic podsumował, dziękuję bardzo. O, jeszcze bijesz w gościa z ripostą. No mądrze, zabrałeś mu jego tarczę. To wcale nie tak, że on za to ci teraz zabije. Albo Geralt to zrobi. Ktokolwiek. Serio, to ma być challenge, bo zasunąłem tutaj. Dawajcie. Żebym ja musiał czekać i skipować swoje tury, nie? No to już wstyd. Tak się nie powinno robić. To jest złe... Jakby to nazwać. Złe projektowanie gameplayu. Bo jak ja muszę skipować tury, żeby czekać, aż coś się zacznie, to ja tracę czas. Ja nie gram w tym momencie, tak? Jakbym mógł robić takie rzeczy cały czas i co chwilę by wyskakiwali nowi przeciwnicy, tylko na przykład bez swojej tury, o... To mogłoby to tak wyglądać. Ten, co zasiał. 14 stresu. Zobaczymy, jak szybko to 14 stresu zostanie odbite. Wstawiam, że nie minie jedna tura i gościu będzie już gry z piach. It's always sunny in Morocco. Mogłem zagrać w sumie dla niego odstresowującą nutkę, no ale... Ale nie zagrałem. Więc poczekajmy. Bounty Hunter się healnie. Dewastacja. Następna stacja, nie powiem jaka dewastacja. No to teraz zagraj mu coś miłego. No i proszę bardzo. Nie minęły dwie tury, a gość już jest w pełni sprawności psychicznej. O. Jego lista buffów jest naprawdę świetna, ale nie chce mi się jej czytać czasami. Tak jak lista krytyków robionych dzięki błaznowi. Gdyby buffy od błaznów się stakowały, to w sumie granie na dwa błazny. Tak żeby do 8, na przykład do 8 tur. Wtedy masz zamiast... No ile masz, jak zagrasz? 20? Nie, 18% kryta. No to wtedy mógłbyś mieć na spokojnie 36% kryta. To wcale nie tak dużo, nie? Co to jest 36%? Liczby dla dzieci, nie? Już pomijam fakt, że oni sami mają bazowe, fajne te podejścia pod kryt. O, Herald, bo tak no czekałem. Ja tam do tego młynka się spieszę, a ty nic nie robisz w tym kierunku. Dobra, ognicho robimy tylko, żeby się jeszcze bardziej dopakować go. Ognicho praktycznie za nic. Więc tak, Geralt, ostre miecze. Bicie w dużych, może się przydać. Celność i kryty na pewno będzie lepsze. Celność i kryty dla Arthasa. Teraz tak, mocniejsze obrażenia. Mocniejsze uderzenia. I powiedzmy, odporność na stres nas naprawdę nie jara, więc weźmiemy sobie. Dobra, no już miej to bicie dużych przeciwników. Tylko, że do młynka pewnie się to wytraci. A nie, to jest na 4 battle aż. A, no to spoko. Ten jeden wave nie liczy się jako osobny battle, nie? Cały czas będziesz miał tutaj 4 do czasu, aż to się nie skończy, nie wyjdziemy z pokoju. Jeśli dobrze rozumiem. Ach, ten Twisted Refraction. Właśnie sobie uświadomiłem, że straciłem swoje Twisted Refraction buffy, no ale trudno. Czasami trzeba zacząć od zera, żeby poczuć ten progres, jak się wzrasta z powrotem, nie? Na hypie. Poza tym to nie jest tak, że... No właśnie, zbuffowałem się nawet mocniej. Czytanie tej listy jest dla mnie problematyczne, bo mi się nie chce po pierwszych 3 linijkach. A co dopiero, jakbym miał naprawdę przeczytać każdy tam, na ile tur trwa, do jakiej broni, do jakiego skilla. No nie. Po prostu nie. A już mamy na dwie... No, na 4 rundy już mamy. To zwróciliśmy bardzo szybko. To był dobry buff, nie zapomnę go nigdy. Bleedy Blight, gościu.
Wszystko Resist, serio. Wstyd mi za ciebie. Wstyd mi za to, że tak psujesz rozgrywkę. Że tobie nie wstyd, nie? Nabij się na Geralta za karę, zdechnij czy coś, nie wiem. Idź się, zabij. O, wrócił znowu, to dziwne. Dobra, Geraltinio wyciągnie na pewno świnkę, która nam może napsuć krwi. Zapraszam cię. To był piękny kryt, nie zapomnę go nigdy. Tego frajera oznaczymy, żeby sobie go kar... W tego też może walnąć, nie ma problemu, mam bonus za atakowanie zastunowanych. Więc tragedii nie ma. Ten jak przeszarżował i nie trafił. No, dobra. Czy chcemy znowu kogoś wyciągać naprzód? Nie, wydaje mi się, że już teraz możemy sobie bić. Chociaż nie, tego dużego świniaka zastunujmy, zbijmy mu protę, będzie szybciej szło. Dokładnie. Tutaj sobie dogramy. Będzie sztos. Wjedziemy sobie w tego świniaka. Jego zwłoki będą zablajtowane na wieki. Teraz masz kompletnie 0 proty. Minus 50%. To jest wszystko to, czym byłeś. Ten jak tam się prosi o to, żeby mu sklepać mordę. Będziesz gościu cały w gipsie. Zamienisz się w taki kryształ. Tak cię zagipsują. Będą cię kryształami gipsować. W ogóle śmieszne to jest określenie, żeby pchać się w gips. Nie wiem, mnie to bawi. Dobra, tutaj mamy teoretycznie wyższy próg początkowy, ale to mimo wszystko high-endowy cios mi się bardziej podoba. Na przykład taki kryt za 84, nie? Świnka jest, świnki nie ma, Amba Fatima. Dobra, weź się wyhealuj, nie ryzykujmy. Mamy tylko 3 riposty, a to o wiele za mało. Cięcie rzeźnika. Wow! Pierwszy raz, kiedy przeciwnik zrobił coś poważniejszego w moją stronę. Gratulacje. O, znowu się wycofał. I to było na tyle z poważniejszych rzeczy. Wracamy teraz do normalnej rozgrywki. Więc tak, świnka z głowy. Tutaj 15%, więc i tak oznaczenie. Bo masz te swoje piękne buffy, z których żal jest nie korzystać. Uderzenie... Oj, miałem cię zabandażować, sorki. No, wyszło, jak wyszło. Pamiętajcie, że mamy dopiero 17 minut, a zaraz bijemy się z młynkiem, nie? Taka jedna mała rzecz, o której wam pragnę tylko przypomnieć, nie? Weekend Prey. Wybrałeś naprawdę zły cel na Weekend Prey. To już powinieneś od razu manchnąć sobie Arthasa. Ale tego nie zrobiłeś. I to był twój błąd. Dobra, błazen nam dogra. Chciałem niby wbić się w kryształ, ale szkoda mi trochę tury. Kiedy mogę na przykład zabić tych frajerów. I Arthas teraz jest w którym trybie? Wbicia na dwie linie? Nie, wbicia w pojedynczą. No trudno. No to uwaga. Jaka jest szansa? A wszyscy mają riposty, to nieważne w kogo walniesz, to i tak masz w łeb. Wow. Nie wyszło. Znikaj. No już. Zbugowane animacje znikania, ja nie wiem, wstyd. Wstyd i hańba. Dobra, teraz trzeba chronić Arthasa, bo trochę przycwaniłem, za bardzo nawet bym powiedział. Dla mojego zdrowia. Tak się właśnie kończy cwaniaczkowanie. Tak, zakrwaw tego frajera z tyłu. Niech będzie spowolniony. A Arthas, teraz zamrażasz wszystko. Fisją. To jest właśnie wasza tura, frajerzy. To jest właśnie miałem się zabandażować, sorry, znowu zapomniałem. A z shiftem mogę to wrzucić cykli punku, hehe. Nie żebym chciał, bo byłoby całkiem głupie. Dobra, Kardon, wracaj na miejsce, żeby bić normalnie. Świniak się wykrwawi. To co, Geralt poprosi naprzód tego frajera, co tak rzuca oszczepami i twierdzi, że jest cwany. No chodź. Aha, no to w sumie spoko, bo teraz jak Kardon w niego walnie, to wymiata gościa, tak? Ale to spoko, bo Arthas teraz na tym miejscu jest w stanie zabić tego typa niewidzialnego. Ponoć niewidzialnego. No, w sumie trochę jednak jest cały czas niewidzialny. Ojej. Cios w nos. Oj, tylko nie tam, gdzie boli. Dokładnie tam, gdzie boli. Wiedział, gdzie uderzyć, frajer. Dobra. Nic złego się nie stało. Arthas podjeje i będzie w pełni sił. Co? Zabijamy mimo wszystko. Nie ryzykujemy. Tutaj stun poleci dla bezpieczeństwa. Aha, to już pewnie będzie koniec tego. Kolejki, dobra. Musimy cię zabić. 2 HP, równiutko. Siema.
Przenosisz mnie do jakiegoś ogniska czy czegoś? Albo żeby się najeść i wyhealować? O, super. Geralt, jakie tu animacje skomplikowane robił. Dobra, najedzcie się. Bardzo fajnie. Idziemy dalej. He, młynek. Ups, nie zamieniłem pozycji. To był błąd. I tak musisz zagrać, niestety, panie clown. Niestety tak musi być. Ale dobra, młynka możemy zastunować i zabrać mu protę w pierwszej turze. To jest najważniejsze. Geralt na trzeciej pozycji w sumie też może robić swoje, tylko nie ma jednego pierda na wszelki wielki. A teraz i tak, oznaczenie wchodzi. Krwawienia tu nie będziemy mieli fakt faktem, ale stun może wejść. Więc to też spoko. Dobra, przywołaj sobie kolegę. Kolega postanowił zasiać mak, nie wiedział jak, a dziad wiedział, nie powiedział i to było właśnie tak. Więc tak, nie wycofujemy, tylko przywołujemy cię do przodu. Nie udało się, ale dobra. Jesteś oznaczony i zastunowany. Co daje mi pewien podkład pod to, że tutaj mamy 46, czyli 100 bijemy mocniej. No to go. I tutaj riposta od razu go. O, jaka szkoda. Twój kolega miał się ruszyć w tej turze, ale trochę nie wyszło. Tylko weź go, nie przekształcaj w to gówno. Super. Ale nie powinien za to dostać nowego ruchu, bo byłoby to niesprawiedliwe. Więc okej, my nie możemy teraz gardować, bo mamy tutaj zamrożonego jakiegoś frajera. No ładnie. No spoko, spoko. Ja się tym zajmę. Ja mu skopię dupę. Są sobie myśli. O, patrz, krwawi, a jak krwawi, to robisz mocne rzeczy. Heh. Marked stand bleeding. Powtarzam to sobie codziennie. Znaczy w sumie nie powtarzam sobie tego codziennie. Mówię to całkiem często, ale bez przesady. Ripping. To chyba właśnie w jego stronę. To jest taki ripping, że rip. Sorry. Rest in pepperoni, Miller. Znowu. Rest in pepperoni, Miller. Nie ma problemu. Plus 45% damage received. To co? Bijemy się jeszcze? Geralt, weź go tam walnić słabo dla beki. Tak, żeby finałowe uderzenie mógł zrobić kardan. Chcę to. Dajcie kardanowi go zabić. No nie bądźcie tacy. Dawaj kardan. O nie! No i teraz ukradną mu jakiś wstrętny KS. No i... Możesz sobie poczekać. Gratulacje, Karnon. You done well. You've done as I asked. But I still question your devotion to me. Dostaliśmy jedzonko. Jedzcie, dzieciaki. Geralt musi być najedzony na maksa, bo on wtedy ma pełny potencjał. Reszta nie pamiętam, czy tak ma, ale jak ma, to spoko. Dobra, idziemy po ten durny kryształ, który się chowa gdzieś w piwnicy. No bez przesady, 22 minuty, a jeszcze jestem w Rosole. Co to w ogóle za durne powiedzenie, być w Rosole? Ugotowanym można być, ale bez przesady. Co ja powinienem najpierw stun zrobić? Jak zwykle nie przemyślałem. Dobra, trochę stresu, to jeszcze nie koniec świata. Tutaj oznaczenie. Znaczy w sumie spoko, bo kardan teraz może wyciągnąć kościaną szlachtę, tak? Więc plan wyszedł, ale w opaczny sposób. Kto inny został zastunowany, kto inny został przeniesiony, kto inny został... A nie, zabity został ten, kto miał być. To reszta się zgadza. 30% kryta. Do skellies bleed? Takie jedno zasadnicze pytanie. Jak tak dalej pójdzie, to będziesz musiał, albo jakiegoś Blighta sobie chociaż wrzucić. Blight i stun. No fajny ten hipotermiczny kryształ, mi tam się podoba. Wszędzie chłód, wszędzie stuny. No to mi się akurat nie podoba, to jest słabe. Okej, jakby to rozegrać? No dobra, no Geralt zabije tego frajera. Tego się oznaczy... Nie, to nic nie da oznaczenie. Tutaj trzeba byłoby... Tego chociaż, grubasa, Shield Walla. Co najwyżej... Geralt wtedy może walnąć z łokcia tego i to przesunie go o jeden krok bliżej. No super, wzmocnisz go, będzie miał 40% obrażeń. Których nie trafi, więc to było warte tego. Wezwiesz sobie frajerka do pomocy. I teraz tak, moja tura. Gość jest oznaczony, więc dostaje na łeb mocno. Ty jesteś wystawiony. A więc skoro jesteś w takim, a nie innym miejscu, to masz sporego peszka.
bo najpierw zabierzemy się właśnie za ciebie. Bo zwykło jakiś frajer z kuszą nie jest w stanie mi zagrozić, natomiast ty z tym niekończącym rozpieniem sobie kolegów już tak. Zdźgnięcie bagnetem. Tak naprawdę wycofała go ta pięść od kardana, ale nie chce się przyznać. No i jak zwykle wszystko musiało się popsuć. Kiedy zaatakowało Fire Nation. Dobra, stun i zabranie proty. Sieć. Uwal się. Nawet nie mruknij. Ja się zastanawiam, czy może naszemu clownowi solo nie wrzucić, żeby zrobił śmieszną akcję raz na ruski rok. Chciałem go walnąć. Mogę, bo on jest duży, znaczy 4 sloty, więc heh, super. Ten jaki młody, gibki, dynamiczny w tej zbroi. W sumie każdy z was jest młody, dynamiczny i dybki, co? Dobra, tutaj już musimy się skupić na zabijanku. Więc tak, dwa ataki w gościa, który ma 21 HP, no raczej tego nie przeżyjesz, nie masz opcji. Bo nie chcę, żeby się pojawił kryształ, jaki mi zabrał należnego mi killa. Dokładnie. Nie zdążysz. Hehe, za późno, frajerze, on jest mój. Pomiędzy czasem i przestrzenią. Jasne. Jada. Tutaj wydaje mi się, że ja bardzo nie korzystam z Inspiring Tune, więc sobie go wyrzucę na koszt na razie solo. Zobaczymy, czy to będzie tego warte, czy będziemy robić śmieszne rzeczy. Ktoś coś podjadł i idziemy dalej dawać. Już jesteśmy coraz bliżej miejsca, w którym kometa walnęła w ten młyn. Zaraz odkryjemy prawdę. Riposta? Poważnie? Riposta? Wow, on prawie oddał. Dobra, na razie to nas buffuj. Ile ty masz tej swojej tej? 30% damage'u na 8 rund, okej. Okay. Ty kiedyś sobie tam ten finałek walniesz. Jeszcze trochę poczekasz, ale będzie warto, obiecuję. Dobra, nałożył mu więcej rąk. Z tych kryształów mu ręce zaczęły wychodzić. Ja nie wiem, co to jest. Uwaga na człowieka. Uwaga na farmhanda, który mówi w rękach. Ty, on mówi w rękach. To było dziwne. Powiedział coś w rękach. Coś w rodzaju dostaję w pierdol i umieram. Tak właśnie jest. Taka jest prawda. Ładnie ich ograłeś. To teraz moja kolej. Na dobitkę. Tu mamy mocniej. Dobra, dajcie mi kolejną partię, bo już się nudzę. I co, solo w konia walniemy? Geralt zestresuj się, ale sobie walni. No i to jest piękne, jak on robi ten wjazd, nie? Też się może clown dołączyć, co tam, nikt mi nie powie, że nie mogę tak robić. Dobra, Geralt, tam się nie przejmuj jakimiś nasionkami z Blightem. Co to jest dla ciebie, jak ty jesteś Wiedźminem? Tylko się czasami nie zestresuj. Antivenom now? Nie, nie sądzę. Nie wydaje mi się w każdym razie. To co, zachęcamy was do walki. Riposta, ribiata. Też sobie zrób ripostę, nie ma problemu. Wszyscy mamy ripostę, no dawać. Kto następny? Niewidzialny typo, a to zabawne, bo ja go widzę. Mi się nawet oko zaświeciło. Dobrze, Geralt sobie tego potionka walnął. Dobrze, że my sobie tego typa walnęliśmy na raz. I teraz jeszcze walniemy tego wstrętnego stracha na wróble raz i go nie będzie. I to będzie śmieszne, to nazywamy śmieszny meme. He. Słuchajcie, bo zaczęła się ich tura, jest tylko jeden typ przy życiu i on się jeszcze prawdopodobnie rozbije o coś. O rzeczywistość. Tak było. No, przegrałeś walkę z rzeczywistością. Trochę to przykre, ale z drugiej strony wszystko mi jedno, więc umieraj. Zero pogardy, nawet ciała nie zostawiamy. No siema, ile można czekać, człowieku? Mam prawie 30 minut na nagraniu, a ty tutaj jeszcze mnie męczysz, ja nie wiem. Na moment szczochy? Co to? Peace? Ale na co? Peace on that? Peace on this? Peace is? Kolory zmieniają kolor. Na las, super.
Naprawdę? Nie musiałeś mi tego mówić, nie wiedziałem. Wow. I to już nie jest rzeczywistość, to gdzie my jesteśmy do jasnej cholery? Utknęliśmy w miejscu, skąd nie ma wyjścia. A jak jest, to nie wiedziałem nawet. Dobra, to jest mocniejsze dźgnięcie. I teraz pytanie, czy robić overkill? Robić overkill, no trudno. No dawaj. No dźgnij. Pokaż, co potrafisz. Za zero. A jeszcze miałem blok. A i to... Rozumiem, że on miał tak słaby cios, że nawet nie musiałem marnować bloku, bo to było tak żałosne. Jego nóż się wygiął na zbroi tego... na zbroi Arthasa. Tak to było? Dlatego blok mu został? Zrobił tak żałosny cios, że wszyscy zaczęli się z niego śmiać? No dawać. O, i Virago, oczywiście. Jakbym miał mało problemów. Ale spoko, zaraz do ciebie dojdziemy. Nie ma najmniejszego. Jestem przygotowany. I was born ready. I teraz Arthas widzi tu koleżankę, którą może dźwignąć. Bardzo ładnie. No i zostało samo Virago. Co, zrobisz swojego grzybka? Żygniesz? Zablokowałem twój żyg. Chociaż faktem jestem odepchnięty tym obrzydliwym. A, ze śmierci przychodzi życie, no to super. Zaraz ze śmierci ty przyjdziesz i nie wrócisz. Co ty na to? Pośmiejemy się w takim wypadku. From death comes life. No to zaraz umierasz i życie przyjdzie dla nas, bo umarłeś. Umarłaś właściwie, no sorry. No i umarłaś. Ha, 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 zobaczcie, from death comes life. Takie tam dorosłe żarty. Ej, no daj mi zabić tego grzybka. Masz farta, grzybku. Jeszcze tutaj wrócę kiedyś. Jeszcze tam będę. Dobra, robimy ognicho, panowie. To było fajne przedstawienie. Ale czeka na nas potyczka stulecia. Zagrajmy sobie w gwincika. Naoliwmy sobie mieczyki. Wszystkie trzy runki kliknijmy. No i this is how we do it. Let's go. Złamanie. Zaraz ty będziesz łamany. Tyle ci na pewno powiem. Okej. Okay. No mamy Dispeya. Ale wiesz co? Przypomniałem sobie o jednej rzeczy. Że ty możesz sobie uciekasz, ale ja mam szansę ciebie przyciągnąć do przodu, bo masz bardzo słaby move resist. Okej, okay, no na razie jesteś zastunowany. Ale to nie znaczy, że się do ciebie nie dobiorę i do twojej koślawej dupy. Przebiję się przez te małe... żałosne kryształki. A nie, nie muszę. A nie, zaraz. Jak zrobi kolejnego, to będę musiał. Ale dobra, nie zrobił. No to masz pecha, gościu. Bo ja mogę cię jeszcze sięgać. A niech sobie rośnie ta aberracja. Co to jest za aberracja? Aberracja od stunowania. To mi się nie podoba akurat. Ale jest szansa, że tego unikniemy jakoś. Jak duża szansa? W sumie nie wiem. Ale próbować warto. Dawaj, przyciągaj go. No co ono pozostało bić, no. Stuna raczej nie chciałbym mu gościć w swoim życiu. A dawaj. Co mnie to? Riposta. Jak zacznie robić piaski czasu, to dostanie od nas wszystkich. Dokładnie. Piaski czasu, książę Persji, nagle mam przemielony ryj. Dobra, teraz nasza kolej. Póki jesteś na trzeciej pozycji, jeszcze ci sięgamy. No chyba, że nie sięgamy, no to wtedy lipa. Dobra, błazem, jak jesteś mocny? Nie jesteś wystarczająco mocny w moich oczach, jeszcze trochę musisz podbić. A my co, próbujemy cały czas go wyciągnąć? No próbujemy, bo szkoda mi marnować Geralta na ataki. O, dokładnie. Here comes Johnny! No i trochę masz pecha, nie? Złamanie. Zostałeś złamany, masz teraz praktycznie zero zdrowia. A kurczę, bo on się przekształci, nie? A my nie mamy tury. Trochę mina. Niesprawiedliwości. Ale dobra, jest stun. Może proty mu nie zdjęliśmy. Czy to jest ten moment, kiedy błazen robi szalone rzeczy? My sobie oznaczymy go już. Względnie. I teraz tak, riposta czy Bleedy Blight? Riposta cały czas. On dostaje po raz kolejny stunach, z którego nie wyszedł. Jak się błazen rusza, ląduje na tyle, a my mamy... Co mamy? Mamy super fajną sytuację, gdzie gość jest oznaczony, więc dostanie jeszcze dodatkowe obrażenia.
Jak się uda zabić Sleepera bez żadnych obrażeń w moim kierunku... Kurczę, nie masz finału. He, słuchaj, taka głupia sprawa, bo... No... Ten... Tak... jak to mówią, mierz siłę na zamiary, czy coś, nie? No to właśnie... Zmierzyłem i wyszło mi, że ten... Tak się skończyło. Ups. Możesz sobie rzucić okiem, nie ma problemu. To by było na tyle. I co mamy? Speedrunning? 35 minut. Jeśli to nie jest speedrun, to ja się nie nazywam John Garrett. To co, no to w sumie tyle dla mnie, dzięki. Elo. Zrobione elegancko. Jak na moje. Memory percent speedrun, to jest świetna nazwa, bo jak ludzie dają sobie any percent, albo na przykład glitch percent, to ja sobie mogę dać memory percent. I mamy memorkę. To jeszcze takie dwie, z takim teamem. Szkoda tylko, że Geralt się rozchorował, bo on też jest tutaj głównym niszczycielem światu. Ale wyszło, powiem wam, że całkiem dobrze. Ja tam jestem pod wrażeniem. Mogę to sprzedać? Nie mogę. Szkoda. Sam Cloaka na pewno sprzedaję, bo to jest szajs. Tu była ta długa rura, z której nie będziemy korzystać. A czarna kurona. No śmieszny to jest trinket, ale... Ale jest niewystarczająco zabawny, żeby go trzymać w ekwipunku. Więc 140 kryształków, hura! Dobra, właściwie wiecie co? Mam fajne makro w myszce, które pozwala mi szybko klikać. Oj, ale szybko klikam, ale będę szybko klikał. Agresywne klikanie. Przemielić swoje bogactwo. Po to to zbierałem dokładnie. Dobra, na razie dajmy za 190. Aha, ja mogę sobie tak już. Ej, no to dawaj. Oj, przesadziłem, przepraszam. Rozpuściłem swoją fortunę. Czy warto było? Czy mam już wszystko? Zabraknie mi trochę. Oj, to nie, to robimy dzisiaj ten achievement, nie ma opcji. Gdzie mój achievement na Steamie? No wyskakuj. Kupiłem już wszystko. Wszystko co się dało. Nie ma już innych. Gdzie mój achievement? Halo. Zakupienie wszystkich tych. Czy on się jeszcze nie aktywował? O jest! Shards well spent! Super! To teraz tylko zbudowanie młynka i mam już 100% Darkest Dungeon. Nawet nie wiecie jak to jara człowieka. Sama ta świadomość. Ej, to w sumie głupie, bo ja teraz na Endless Harvest nie mam po co iść. Ale... Najważniejsze, że memory percent zrobione. No, to siedźcie cicho, nie komentujcie. John Garrett się wykazał. Pozdro z fartem. Dzięki za oglądanie i cześć. W ogóle patrzcie, week 153, week 153. Podróże małe i duże, hehe. Pa, pa.